Natomiast ostatnio dochodzi do masowej wyprzedaży tej własności komunalnej i to po cenach, uważam, wołających o pomstę do nieba. No są przykłady nieruchomości, które były na przykład przedstawione do sprzedaży ileś lat temu, gdzie wyceny dokonane przez rzeczoznawców sięgały 600-650 tysięcy, które teraz po iluś latach są sprzedawane za 220 tysięcy. I powodów jest kilka. No przede wszystkim horrendalna dekoniunktura na rynku nieruchomości. Takiej zapaści, no można by powiedzieć, nie mieliśmy prawdopodobnie od 30 lat. Z jaką mamy do czynienia dzisiaj i dziś wyprzedawanie tych nieruchomości masowe jest, uważam, działaniem nieodpowiedzialnym, a w Grudziądzu taki właśnie charakter przybiera. I to zarówno dotyczy budynków wielorodzinnych, no mamy tutaj protesty prowadzone przez mieszkańców ulicy Żaromskiego, prawda, Liberta i tak dalej. Być może, no na szczęście, uda nam się ten proceder zablokować, ale to dotyczy również wyprzedaży kamienic wielorodzinnych w centrum miasta i tak dalej. Niektóre, mamy takie wrażenie, oczywiście nie ma na to dowodów, bo to by trzeba głębiej podrążyć, a przynajmniej nie chodzą takie słuchy. Niektóre z tych obiektów są sprzedawane wręcz ze wskazaniem, a inne pod przymusem. Pod przymusem, to znaczy, gdzie kogoś się zmusza, albo pani kupuje ten budynek, bo się ma tam lokal, prawda, albo wywalamy panią, bo i wystawiamy budynek do sprzedaży. I teraz niech mi ktoś, ja tutaj już przez radnych, no kilkakrotnie próbowałem dopytać się o powody, dla których się to robi, tym bardziej, że robią to spółki, których istotą jest administrowanie, zarządzanie właśnie zasobem komunalnym. Na przykład jedną z takich spółek jest spółka TBS, której racja istnienia polega na tym, że ona buduje domy w określonym systemie, dzięki określonym ustawom dostaje na ten cel atrakcyjniejsze kredyty niż inne podmioty i następnie tymi nieruchomościami zarządza. I kilka lat temu miasto dokapitalizowało TBS ze względu na to, że zmieniała się ustawa o TBS-ach, która te atrakcyjne formy kredytowania wprowadzała dla TBS-ów dużych. Chcąc tam wyeliminować pewne nieprawidłowości, wprowadzono, że tylko duże TBS-y o określonym tam kapitale będą mogły z tego korzystać. No i wtedy wnieśliśmy do TBS-u część majątku komunalnego z MPGN-u po to, żeby te kapitały podnieść, żeby z tych kredytów można było skorzystać. Dzisiaj TBS masowo próbuje się tych nieruchomości pozbyć. Na szczęście sąd akurat ten proceder zakwestionował i miejmy nadzieję, że uda się panami jeszcze